Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sprawie Sharon Siermans. Sprawa ta wydarzyła się w Australii w 2013 roku. Zapraszam. Sharon urodziła się 22 sierpnia 1983 roku. Dorastała i mieszkała w Ballarat. Początkowo była zatrudniona jako osoba sprzątająca w dużej firmie, ale z czasem uznała, że chce ukończyć kurs stylizacji paznokci i po nim otworzyła małe studio w swoim domu. Sharon była także matką czteroletniego chłopca o imieniu Aaron. Kobieta była naprawdę sympatyczną osobą, utrzymywała bardzo bliskie relacje zarówno ze swoimi rodzicami, jak i starszymi braćmi, a także ze swoją byłą niedoszłą teściową Anną. Kobieta z rodziną rozmawiała codziennie i równie często się z nią spotykała. Jeżeli natomiast chodzi o związek Sharon z ojcem jej synka, to wiem, że para spotykała się i następnie mieszkała ze sobą przez trzy lata, ale po prostu to nie było to i postanowili się rozstać. W sobotę 6 kwietnia 2013 roku o godzinie 10.30 rano Ann Bruce postanowiła przyjechać do Sharon i sprawdzić co u niej, Ponieważ kobieta nie dość, że nie odezwała się do swojej byłej teściowej przez pół poprzedniego dnia, to jeszcze nie przyszła na umówione na 6 kwietnia spotkanie. Sharon wtedy mieszkała przy 211 Dalton Street w Ballarat. I Ann wiedziała, że po tym jak kobiety rozmawiały ze sobą 5 kwietnia, to Sharon miała pojechać z synem do domu swoich rodziców na kolację. Stamtąd wyszli mniej więcej za 15.08. Ann pojechała do domu Sharon ze swoim chłopakiem. Do domu weszła przez tylne drzwi, a jej partner początkowo został w samochodzie. I dom miał taki układ, że przez te tylne drzwi wchodziło się od razu do kuchni. Kiedy kobieta do tej kuchni weszła, od razu zobaczyła małego Arona, który wciąż miał na sobie swoją piżamę. Ann zapytała się go, gdzie jest Sharon, a ten wskazał na schody i powiedział, że mama jest u góry. Mniej więcej w tym samym czasie Anza zauważyła, że na podłodze obok drzwi znajduje się plama krwi. Ponownie więc postanowiła zapytać chłopca, a ten powiedział jej wtedy coś, co ją po prostu przeraziło. Aaron powiedział swojej babci, że zeszłej nocy do ich domu przyszedł duży mężczyzna i że pobił Sharon kijem krykietowym. Dodał także, że Sharon nie chce wstać i dać mu śniadania. An wzięła Arona na ręce, poszła do samochodu i poprosiła swojego partnera, aby to on poszedł na górę i sprawdził sypialni Sharon. Mężczyzna zrobił to, o co go poproszono, wszedł do sypialni Sharon i wtedy znalazł ją leżącą na podłodze z kocem zarzuconym na nogi i biodra. Sharon wtedy już nie oddychała i została brutalnie pobita. Rodzina wezwała policję i powiem wam, że sprawa tutaj nabrała tempa bardzo szybko. Zaledwie dwa dni po odnalezieniu Sharon, czyli 8 kwietnia, funkcjonariusze mieli swój pierwszy przełom w sprawie i to wtedy aresztowali jedynego podejrzanego, 31-letniego Jasona Johna Dinsleya. Policjanci szybko odkryli, że Sharon i Jason poznali się przez portal randkowy o nazwie Plenty of Fish. Pisali ze sobą od 11 do 19 stycznia 2013 roku. I na żywo spotkali się tylko jeden raz, 19 stycznia. Sharon zaproponowała wtedy, aby Jason i ona poszli do jej domu na kawę. I kiedy do tego domu dotarli, to coś w zachowaniu Jasona bardzo nie pasowało Sharon. Czuła się ona na tyle niekomfortowo, że napisała do swojej koleżanki, aby ta do niej zadzwoniła i powiedziała, że był jakiś wypadek i Sharon musi iść. Kobieta chciała po prostu mieć jakiś pretekst, aby wyprosić Jasona ze swojego domu. Po tym całym zdarzeniu Sharon opowiedziała swoim znajomym i najbliższej rodzinie, co jej w Jasonie nie pasowało. Okazało się, że na swoim profilu Jason napisał, że jest romantykiem, ale że do teraz ciężko mu się pozbierać po śmierci swojej narzeczonej. I jego narzeczona zmarła 7 lat wcześniej w wypadku samochodowym. I kiedy tak Jason pisał z Sharon, był bardzo miły i mieli o czym porozmawiać. Tylko, że tego 19 stycznia, kiedy postanowili się spotkać, spotkali się na stacji kolejowej niedaleko domu Sharon, i początkowo plan był taki, że pójdą do jakiejś pobliskiej restauracji na lunch. Tylko, że kiedy Jason dotarł na miejsce, to Sharon nie była zbytnio zadowolona i naprawdę przeżyła mały szok. I jak powiedziała swoim znajomym, Jason w ogóle nie przypominał mężczyzny, z którym pisała. Był brudny, miał na sobie brudne ubrania i średnio wyglądał tak jak wyglądał na zdjęciu. Znajomym powiedziała także, że było jej trochę wstyd się z nim pokazać na mieście i to właśnie dlatego zaproponowała, aby poszli do niej na kawę. Po tym spotkaniu Sharon i Jason już się ze sobą nie kontaktowali. Na komisariacie Jason powiedział policjantom, że 5 kwietnia 2013 roku czuł się źle i nieswoją. Wieczorem nie mógł zasnąć, a kiedy w końcu mu się to udało, to i tak obudził się o drugiej w nocy. Postanowił, że pójdzie wtedy na spacer i tak się złożyło, że podczas tego spaceru przeszedł obok domu Sharon i ten dom rozpoznał. Przypomniał mu się, że Sharon go odrzuciła, a także jak powiedział policjantom, zaczął myśleć o tych wszystkich innych rzeczach i momentach, w których również czuł się odrzucony i to sprawiło, że aż się gotował od środka. Do tego momentu Jason zdążył już przejść 3 kilometry, ale to go nie powstrzymało i postanowił, że zawróci i weźmie z domu kij krykietowy. Ponownie do domu Sharon doszedł na chwilę przed piątą rano. Do środka wszedł demontując okno żaluzjowe, a następnie wspinając się przez nie do środka. Sharon początkowo spała, ale została wybudzona, ponieważ Jason, włamując się, narobił naprawdę dużo hałasu. Kobieta postanowiła zobaczyć, co się dzieje, i skonfrontowała się z mężczyzną. I w tym momencie Jason uderzył ją w głowę kijem krykietowym i Sharon upadła na ziemię udało jej się podnieść i zaczęła krzyczeć wtedy zatknął jej usta dłonią i zmusił aby poszła do swojej sypialni z raportu dowiadujemy się że Aaron w pewnym momencie również się obudził wyszedł ze swojej sypialni zobaczyć co się dzieje i wtedy musiał zobaczyć kawałek tego całego ataku Sharon to zauważyła Sharon zauważyła że jej syn się obudził i do nich wyszedł i poprosiła aby mogła go uspokoić Jason z niewiadomych dla mnie powodów się zgodził, Sharon zdążyła wtedy powiedzieć kilka słów do swojego syna, a później została ponownie zmuszona, aby wejść do swojej sypialni. I nie jest sprecyzowane, albo przynajmniej nigdzie nie znalazłam, ile z tego wszystkiego widział Aaron i co on zrobił później. Zakładam jednak, że był na tyle przestraszony, że się gdzieś najprawdopodobniej schował. Natomiast, jeżeli jeszcze na chwilę wrócimy do samego ataku, to dowiemy się, że Jason próbował także wykorzystać Sharon, ale że mu się to nie udało. I ta sytuacja tak go zdenerwowała i doprowadziła do jeszcze większej frustracji, i tą swoją frustrację przekierował na Sharon i zaczął okładać ją już nie kijem, a tym razem pięściami. Po tym całym ataku Jason zostawił Sharon na podłodze, zabrał jej telefon i wyszedł z domu. Po drodze wyrzucił rozebrane panele od okna, kij oraz swoje buty. I tak jak już wspomniałam, Jason przyznał się do winy już na komisariacie i został wtedy oskarżony o morderstwo, włamanie, a także próbę gwałtu. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu Sharon był tępy uraz głowy. Z raportu wynika także, że Sharon miała szarpaną ranę na szyi, wiele siniaków w obrębie lewego przedramienia, a także prawej i lewej nogi. Policja zapytała Jasona, ile razy uderzył Sharon, ale ten powiedział tylko, że nie jest w stanie powiedzieć i że po prostu nie przestawał. Podczas procesu Jason również przyznał się do winy, a jego prawnik powiedział, że jego klient chciał skrzywdzić, a także ukarać Sharon. 20 grudnia 2013 roku Jason został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po upływie 32 lat. I moim zdaniem, co mnie najbardziej zszokowało, to jest fakt, że podczas procesu rodzina Sharon odkryła, że w czasie jej morderstwa Jason przebywał na zwolnieniu warunkowym. Jason miał na swoim koncie i tu, w zależności od źródeł, bo znalazłam dwie różne informacje, od 99 do 140 wyroków wskazujących, i większość z nich dotyczyła takich rzeczy jak włamania, a także posiadanie nielegalnych substancji, ale w 2002 roku te wszystkie sprawy zaczęły robić się bardziej poważne. W 2002 został skazany za grożenie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. A 4 lipca 2006 roku został skazany za gwałt, włamanie, wyłudzenie pieniędzy i kilka innych rzeczy. I te wszystkie oskarżenia z 2006 roku dotyczyły jednej sprawy, która miała miejsce rok wcześniej, w 2005 roku. Mianowicie 18 lipca 2005 Jason próbował wykorzystać inną kobietę w pokoju hotelowym w St. Kilda. I w wyniku tego procesu został skazany na 9 lat więzienia z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po upływie 6,5 roku. Z więzienia został wypuszczony po odsiedzeniu 7 i praktycznie niedługo później dokonał ataku na Sharon. Z tego co wiem, to syna Sharon wychowują jej rodzice, Denise i John. W 2013 roku byli już na emeryturze i po 60. -tce. A takie najbardziej aktualne zdjęcie Arona udało mi się znaleźć z 2017 roku. I z jednego artykułu można się także dowiedzieć, że Aron odwiedza grup swojej mamy co tydzień, a także że policjant, który przyjechał tamtego dnia na miejsce zbrodni, dał mu czapkę policyjną, z którą chłopiec się nie rozstaje. Wiem również, że przyjaciele i znajomi Sharon zorganizowali ogromną, ogromną zbiórkę pieniężną. Aby pomóc Denis i Johnowi wychowywać Arona. I wiem, że ten odcinek jest trochę krótszy od tych, co robiłam ostatnio, ale wszystkie sprawy są ważne i o wszystkich sprawach warto wspomnieć. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tej sprawy i zachęcam do subskrybowania kanału, a także zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.